To nie drogowcy, a ciepłownicy od kilku dni pracują przy ulicy Pileckiego. Aktualnie trwa tutaj modernizacja sieci ciepłowniczej, polegająca na wymianie starych urządzeń ciepłowniczych na zupełnie nowe. Takie prace są prowadzone w różnych lokalizacjach praktycznie co roku z zasady w czasie, gdy nie korzystamy z centralnego ogrzewania. Jedyną niedogodnością wówczas są okresowe wyłączenia dostaw ciepłej wody. Ciepłownicy dokładają starań, aby przerwy w dostawach były jak najkrótsze. Administratorzy Przerwach skrupulatnie informują, ale my nawykowo sięgamy do kurka i gdy z kranu leci lodowata woda, zaczynamy się zastanawiać, czy za tę zimną płacimy tyle co za podgrzaną, bo przecież wodomierz się kręci. Z kranu, którym powinna być ciepła woda, leci woda zimna, gdyż ona jest niepodgrzewana w tym momencie. Najlepszym rozwiązaniem w tym momencie jest niekorzystanie z kranu ciepłej wody. Wtedy też w tym momencie nie będzie na, na wodomierzu nie będzie przyrastać zużycie i ludzie odbiorcy nie będą płacili. Na osiedlu Falka ciepła woda już jest, o kilka dni wcześniej niż wynikało to z komunikatów. Wkrótce jednak wyłączenia pojawią się w innych punktach miasta. Warto pamiętać o tym, że wodomierze zliczają zużycie wody niezależnie od jej temperatury.